Cześć, tutaj Ania. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym bardzo spontanicznym nagraniem, które postanowiłam nagrać właśnie pod wpływem różnych wiadomości od Was, że ciężko się czujecie, że nie najlepiej u Was i powiem Wam szczerze, że u mnie też dużo różnych ciężkich sytuacji się wydarza już od kilku miesięcy. I w związku z tym tak postanowiłam, że nagram ten film i podzielę się z Wami moimi odczuciami na ten temat, dlaczego w ogóle tak jest. Nawet jeżeli jakoś tam się super duchowo nie rozwijacie, no to na pewno zauważyliście, że generalnie ta jesień, miniona jesień, zima i teraz ta wiosna, która gdzieś sobie bardzo delikatnie kiełkuje, no to jest taki ciężki i trudny czas. Takie jest wrażenie, że niby się nic nie zmieniło, niby wszystko jest tak samo, ale jednak wszyscy czujemy się jakoś inaczej, jakoś ciężej. No i dlaczego tak się dzieje? Otóż każda pora roku ma swoją charakterystyczną energię, czyli ruch energii, ruch energii. Filozofia taoistyczna to bardzo ładnie tłumaczy. Poszczególne ruchy poszczególnych pór roku. No i właśnie energia jesieni to jest taki ruch w dół, energia zimy to jest taki ruch do wewnątrz, energia wiosny to jest energia właśnie wzrostowa, energia lata to będzie energia już taka bardzo, bardzo na zewnątrz. No i tak naprawdę nic się od wiek wieków nie zmieniło, bo pory roku jak były, tak są. Natomiast ja to czuję tak, że w związku z tym, że generalnie wibracja Ziemi teraz się zmienia, ona się podnosi. I co to znaczy, że wibracja Ziemi się podnosi? Że coraz więcej gdzieś w przestrzeni czucia jest coraz więcej uczuć wysokowibracyjnych. Możemy też powiedzieć właśnie, że miłość wchodzi tutaj do naszej rzeczywistości, do tego świata. I wynikiem tego jest to, że ogólnie wszystko nabiera mocy, wszystko nabiera, jakby zyskuje na tej swojej sile. Wszystko jest takie bardziej żywe, wszystko jest takie prawdziwsze, bardziej nasycone i mam wrażenie, że ten ruch energetyczny poszczególnych pór roku, on jest również mocniejszy. I wielu z Was czuło, że listopad, grudzień to są takie miesiące, gdzie nie mieliście za bardzo siły i ochoty na takie bieżące sprawy nawet. Gdzieś dużo, dużo osób, tak jak rozmawiałam z różnymi osobami i sama też tak czułam, że bardzo się chciało spać, więcej tego snu teraz potrzebujemy. I taka potrzeba właśnie bycia bardziej w sobie, bardziej w ciszy i to nam bardzo mocno towarzyszyło właśnie w listopadzie i w grudniu. I taki bardzo mocno to też czułam w ogóle to przesilenie zimowe. To przesilenie zimowe, gdy ta energia yin, czyli ta energia, która idzie do wewnątrz, ona właśnie w przesileniu zimowym osiąga swoje maksimum, natomiast mam wrażenie, że to przesilenie zimowe, ono dojrzewało bardzo długo, już od połowy października. Było czuć po prostu, że ta energia, ona chce wejść do wewnątrz i to był bardzo mocny ruch. Ja osobiście czułam to tak, że po prostu jakby mnie dosłownie wbiło tutaj w kanapę. Po prostu takie że rzeczywiście było mi bardzo trudno w ogóle się z tej kanapy ruszyć i cokolwiek zrobić. Także mogę powiedzieć, że 2 miesiące rzeczywiście na tej kanapie spędziłam, śpiąc tutaj, jedząc i pracując tyle, ile się dało. Więc to był bardzo, bardzo taki nasycony ruch do wewnątrz. Natomiast teraz też dużo osób mi zgłasza, że ten styczeń też jest taki ciężki. Że ten styczeń to jest taka właśnie sinusoida trochę.
podnoszenie się nastroju, spadek nastroju, podnoszenie się nastroju, spadek nastroju i u siebie rzeczywiście też to zauważam bardzo mocno. Po prostu jeździ ten nastrój w górę i w dół. Natomiast czuję, że to jest o tym, że energia już chce iść do góry, ale z racji tego, że jest tak dużo miłości w przestrzeni i ona już po prostu pragnie wyrzucać wszystko, co miłością nie jest, czyli takie wyrzucanie po prostu wszystkiego, co jeszcze gdzieś tam mamy w sobie pochowane, jakieś nieuświadomione rzeczy w sobie. I czuję to, czuję ten ruch w taki sposób, że energia chce pójść do góry, ale ona się blokuje, bo coś ją jeszcze ciągnie, więc ona gwałtownie spada, zanurza się, wyciąga to coś, co ją blokuje, tu się przemiela, 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 no i idziemy wyżej, tak? I znowu nam się tu blokuje, bo coś jest jeszcze w naszej podświadomości nieprzerobione, więc ta nasza świadomość znowu nurkuje, wywala i znowu się mieli, 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 mieli i znowu i wyżej i ten proces trwa u mnie już chyba 4. albo 5. tydzień i to jest naprawdę, powiem wam, że to jest jazda bez trzymanki to, co się dzieje i to się dzieje w takim tempie, że po prostu w ciągu jednej doby po prostu nastrój może się kilkakrotnie zmienić bardzo szybko. Odwrócić się o 180 stopni, więc to, co teraz przeżywamy, rzeczywiście nie jest łatwe. Obserwują to, znaczy wszyscy to przeżywamy, natomiast bardziej świadome osoby, które czują energię i też osoby, które obserwują siebie, potrafią zaobserwować siebie, bo już to ćwiczą od jakiegoś czasu, no to te osoby zauważają ten proces na pewno mocniej i na pewno mocniej go odczuwają. I dlaczego w ogóle też przychodzę z tym filmem? Bo mam wrażenie, że tak jak jesień, zima były mocne właśnie do wewnątrz, ja też myślałam, że jak już, dobra, wejdziemy do wewnątrz, tu się przemieli, przemieli i ta wiosna już będzie taka, wyjdziemy sobie jak te pączki zielone, rozkwitniemy na wiosnę i będzie cudownie. Natomiast teraz, co zaczynam obserwować u siebie, ale też dostaję potwierdzenia od innych osób, że czują podobnie, że być tak... Być może ta wiosna też nie będzie łatwa z tego względu, że ten ruch w górę, on też jest nasycony. On też jest bardziej nasycony niż do tej pory był w poprzednich latach. Czyli to jest takie uderzenie naprawdę mocno do góry i ta energia naprawdę chce pójść do góry. Ale tak jak już powiedziałam, wszystko co ją blokuje jeszcze, wszystko co nas jeszcze ciągnie w dół, wszystko co nas jeszcze blokuje w tym ruchu do życia, wszystko co nas blokuje w ruchu do rozwoju, no to będzie teraz wywalane bezwzględnie po prostu na wierzch. Dlatego dla wielu z nas jest to po prostu bardzo trudny proces, ponieważ spotykamy się z takimi przestrzeniami w sobie, które już się wydawało, że już to przerobiłam, a już to widziałam, już tu byłam, już to wiem, ale po prostu ta miłość, ona w swej miłości jest taka... Ona jest wyrozumiała, ona też wszystko robi u każdego z nas w takim tempie, jaki jesteśmy w stanie znieść, natomiast tempo i tak jest bardzo duże i ja mam czasami wrażenie, że to, co już miałam wrażenie przy tym ruchu do wewnątrz właśnie w jesieni i w zimę, że miłość po prostu sobie mnie wzięła i ona się mnie już nie pyta o zdanie, tylko po prostu tak jakby czułam się tak, jakby został mi wszczepiony jakiś uspokajacz i takie na zasadzie, dobra, ty tu sobie leż, a ja tu zrobię przy tobie to, co trzeba. Tak samo teraz mam wrażenie, że ona mnie już po prostu
wypycha bardzo na zewnątrz, do działania, do takiego wzrostu, do wyjścia, do życia, do świata, natomiast pokazuje mi po drodze wszystko to, co do tej pory mi w tym przeszkadzało i to nie są łatwe rzeczy. I w związku z tym, o czym teraz mówię, ta wiosna może być trudna dla osób, które generalnie mają jakiś problem z ruchem do życia. Osoby, które się zmagają z ruchem do śmierci, tak szeroko pojętym. Osoby, które mają bardziej naturalny, łatwiejszy ruch do śmierci, czyli do wewnątrz niż do życia, mogą tą wiosnę odczuwać właśnie tak ciężej. Ja jestem taką osobą, ja jestem przykładem takiej osoby. Dla mnie wiosna zawsze była trudna, ten ruch do góry zawsze był dla mnie trudny, ponieważ ten ruch do życia u mnie też jest trudny, dlatego dosyć ciężko to znoszę, a w tym roku to już po prostu wybitnie i czuję, pomimo tego, że ta wiosna astronomiczna czy kalendarzowa, już nie wiem, zaczyna się jakoś w marcu, natomiast ja tą wiosnę poczułam już w grudniu, kilka dni po przesileniu zimowym. Ja już po prostu poczułam tą wiosnę, że ten ruch do góry, on się po prostu bardzo mocno zaczął od samego początku. I dlatego wielu z nas, zwłaszcza osoby, które mają kłopot z tym ruchem do życia, z wyjściem do życia, mogą znosić ten czas właśnie troszeczkę gorzej, trudniej. Na moim kanale pojawi się obiecany film z cyklu Czuję, więc jestem, w którym będzie zatytułowany Ruch do śmierci i będzie to film, w którym ja przepuszczam przez siebie depresyjne stany, więc tak jak już też mówiłam w moim ostatnim filmie, będzie to nagranie dosyć ciężkie, dosyć trudne, także też poczujcie sobie, jeżeli ktoś ma potrzebę wejść sobie troszeczkę głębiej w siebie, to gorąco zapraszam do wysłuchania tego filmu. I tak jak też mówiłam w ostatnim nagraniu, zachęcam, żeby potraktować to jako rodzaj medytacji, czyli po prostu słuchając tego nagrania, po prostu rozłóż się wygodnie, obserwuj swoje ciało, kieruj bardziej uwagę na uczucia, na swoje uczucia, na swoje ciało i rozluźniając po prostu to ciało i to nagranie być może umożliwi ci spotkanie się jeszcze z czymś w sobie, a być może też po prostu wyjaśni ci pewne rzeczy, bo ja tam też w tym filmie tłumaczę pewne rzeczy, dzielę się moimi takimi wglądami, spostrzeżeniami. I powstał też drugi film, jakby kontynuacja, który się będzie nazywał Ruch do życia i powiem wam szczerze, że aż jestem zaskoczona tym, ale ten film Ruch do życia jest o wiele ciężejszy niż ten o depresji i ten film pod tytułem Ruch do życia, akurat tego odcinka nie będę publikowała tutaj na kanale tak publicznie. Będzie on filmem niepublicznym i udostępnię go tylko osobom, które zapiszą się na mój webinar środowy o relacjach z rodzicami. I udostępnię też ten film osobom, które wezmą udział w moim projekcie o depresji. Jest to bardzo mocne nagranie, w którym dzielę się bardzo takimi swoimi intymnymi tematami, dużo przykładów z takiego mojego prywatnego życia i dlatego zdecydowałam się, że akurat tego filmu nie opublikuję. Ale tak jak powiedziałam, będzie szansa przy okazji innych wydarzeń się z tym nagraniem moim spotkać. Także tyle, kochani, ode mnie. Takie króciutkie wyjaśnienie. Wierzę, że to może niektórym z was coś wyjaśni, dlaczego tak się czujesz, dlaczego jest tak ciężko, dlaczego jest tak niby tak samo, ale jednak inaczej i o co w tym chodzi i co się dzieje. No a dzieje się to, że po prostu wibracja naszej kochanej planety się zmienia i
i w związku z tym zmienia się wszystko. I w związku z tym też my musimy się zmienić. I tak jak do tej pory osoby, które gdzieś tam się rozwijały z własnej woli, z jakiejś potrzeby serca, no to te osoby dzisiaj też może więcej rozumieją z tego, co się dzieje, więcej potrafią poczuć. Natomiast procesy, które się dzieją, dotykają nie tylko osoby, które się rozwijają duchowo, czy rozwijają właśnie to czucie swoje, otwierają się na przestrzeń czucia. Natomiast te procesy dotyczą nas wszystkich, czy nam się to podoba, czy nie. Energia Ziemi przymusza nas wszystkich do tego, żebyśmy zajrzeli po prostu w siebie, żebyśmy się po prostu sobą zajęli i żebyśmy zobaczyli, co tam mamy w sobie nazbierane też z niefajnych rzeczy, które nas właśnie blokują, bo nasza planeta chce nosić na sobie już tylko istoty szczęśliwe. Istoty naprawdę w pełni szczęśliwe. A nie istoty, którym się wydaje, że są szczęśliwe, albo które myślą, że są szczęśliwe. Planeta naprawdę pragnie naszego szczęścia i ona bardzo chce, żebyśmy my byli naprawdę szczęśliwi. A żebyśmy byli naprawdę szczęśliwi, to potrzebujemy po prostu skierować uwagę do wewnątrz i zobaczyć, co nam jeszcze w tym szczęściu przeszkadza. Także życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego, wytrwałości w przepuszczaniu przez układ nerwowy tych wszystkich uczuć, które są naprawdę chwilami bardzo, bardzo trudne. Jeżeli ktoś mnie teraz słucha i nie wie jeszcze kompletnie, o co chodzi, no to zapraszam do moich innych nagrań, chociażby do nagrania Praca z lustrem, czy mam też tutaj na kanale taki film o pracy z ciałem, w którym opowiadam właśnie o tym, jak ja to robię, jak przepuszczam tę energię przez ciało. No i oczywiście zapraszam do słuchania od kolejnych odcinków serii Czuję, więc jestem oraz do udziału w moich wydarzeniach, na których też będzie można się dowiedzieć bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Także osoby zainteresowane tematem serdecznie zapraszam. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Was i niech się dzieje, niech się po prostu dzieje. Do życia!